Kamil, dzisiaj jakby w zupełnie innym nastroju jesteś. Zadowolony z tego dzisiejszego dnia w Wingen? Jak najbardziej, chociaż wczoraj też nie byłem w jakimś, nie wiem, negatywnym nastroju, tylko może skoki nie były tak długie, ale nastrój zostaje ten sam. Co, jaka jest tajemnica tych długich skoków? Co zmieniłeś, że te skoki o tyle dłuższe dzisiaj były? Czy no po pierwsze, tak jak wczoraj mówiłem, miałem trochę problemu z pozycją najazdową. Dzisiaj tą pozycję poprawiłem kilka elementów i takich drobnych, ale które wpływały na, albo miały wpływ na skoki. Z którego z tych skoków dzisiejszych jesteś najbardziej zadowolony? Ogólnie z obydwu konkursowych. Próbny był taki właśnie jeszcze na dopasowanie, jeszcze na zobaczenie, jak to wszystko funkcjonuje, a później już te dwa skoki konkursowe były naprawdę takie solidne i bardzo dobre. Czy przed konkursem indywidualnym masz dzięki temu więcej takiego optymizmu jeszcze i czujesz się taki zmotywowany? Tak, natomiast ja przyjechałem tutaj zmotywowany, tutaj oddawać dobre skoki i skakać tak jak potrafię najlepiej i to postaram się robić. Warunki dzisiaj oceniasz jako dobre? Jako bardzo dobre. Uważam, że były bardzo równe warunki dla wszystkich. Nie było jakichś takich anomalii. Proszę pokazać naszego sprzątacza, jak pięknie. Awans. No i przez to też była bardzo wyrównana konkurencja. I dlatego uważam, że piąte miejsce w dzisiejszym konkursie jest bardzo dobre. No to nic, dzięki i powodzenia jutro, Kamil. Dziękuję.